Dzień dobry. Siemacie. Dzisiaj taki temat. No powiem wam. Taki no, nie wiem jak to powiedzieć. No dziwny, straszny, ciekawy, zagadkowy, Bóg wie jeszcze jaki, nie? A w ogóle to jeszcze raz muszę się z wami przywitać, bo witam was w kolejnym dniu pięknego lata. I teraz tak. Była taka akcja, że jak byłem w podstawówce, to któregoś dnia ktoś przyszedł i powiedział, że teraz, no właśnie, zaczyna się to cała opowieść, że u Matki Boskiej są takie rysy, nie? Na policzku. I była taka akcja, bo wszyscy mówili, że jak te rysy dojdą do serca, na wysokość serca, to będzie koniec świata, nie? I słuchajcie, i w podstawówce, ja byłem wtedy, już nie pamiętam w której klasie, tam piąta, szósta, piąta nie, no czwarta, coś takiego. I wszyscy latali, słuchajcie, do kościoła. To nie były czasy komputerów, to nie były czasy, kiedy wiadomo. Telefony komórkowe, to był chyba góra dwa programy telewizyjne, Radio Luksemburg i takie tam, no wiadomo, nie? No i wszyscy latali do kościoła, ja nie wiem, czy wy to pamiętacie. I wszyscy latali do kościoła popatrzeć te rysy, te tutaj na policzku u Matki Boskiej. No i taka właśnie była rozmowa, że jak te rysy dojdą do serca, to bo te rysy rzekomo się kończyły tu, nie? Ale te rysy później zaczęły tutaj iść gdzieś, nie? No i tu jest właśnie nie wiadomo, co, jak. To później ucichło. Ile w tym prawdy, nie wiem, ale pokażę wam coś, słuchajcie. No, nie wiem, jak wy się na to zapatrujecie, co wy o tym myślicie, co wy pamiętacie z tamtych czasów. No ale ja pamiętam akurat coś takiego, a dlaczego o tym mówię, skąd ja się tutaj z tym urwałem, ponieważ no robię porządki, w ogóle to jest niedziela, Mysza mnie zapędziła do pracy, bo niedługo goście do nas przyjadą, no i wiadomo, no i muszę sprzątać, no co mam powiedzieć, no ale pokażę wam. Cześć, po przerwie. I teraz patrzcie, tu jest Matka Boska, nie? Widzicie te rysy? One tutaj idą. Dziwne bardzo, co? Szczerze, tak powiem, trochę boję sam, ale czy. Co wy o tym myślicie? Bo według mnie Matka Boska nie miała takich rys. No ale. Czy to jest sprawa, czy to jest ostrzeżenie przed końcem świata? Nie wiem, co o tym myśleć. Czy wam jest znany taki precedens właśnie? Czy tutaj coś takiego? O różnych rzeczach słyszałem. No ja słyszałem właśnie w dzieciństwie o czymś takim. No. Z tym was zostawiam. Pomyślcie sobie, co o tym myślicie. Tymczasem pozdrawiam was, a popatrzcie, o, jeszcze tutaj jest 82 rok, no. Jest moja pamiątka z pierwszej komunii. Jeszcze raz siema, na razie, cześć.